Syna Kacpra pięciokrotnie ugodziłeś nożem w klatkę piersiową. Kiedy osunął się pod stół, ponownie go dźgnąłeś, używając innego noża. Córkę Kingę dźgałeś w sumie 16 razy. 3 razy w klatkę piersiową, 13 razy w plecy. Julia, która miała nieszczęście przyjść do was z matką na grilla, jej zadałeś 7 ciosów w klatkę i 9 w plecy. Dziewczynka dała radę przeczołgać się do przedpokoju, a tam ponownie ją zaatakowałeś. Również użyłeś 2 różnych noży. Podobnie jak przeciw Marcie, matce Julii. Rannej kobiecie udało się wybiec przed dom. Twojego teścia Marka ugodziłeś 9 razy. Próbował uciekać, a ty nadal go dźgałeś. Jeden z ciosów był tak potężny, że uszkodził Markowi kręgosłup. Nóż utkwił w kości. Wreszcie wziąłeś się za żonę. Po 2 pchnięciach nożem próbowała uciekać. Uciekła przez okno w łazience. Goniłeś ją. To musiało być przerażające. Na ulicy, gdzie leżała już Marta, zadawałeś kolejne ciosy. Damian i Iza zakochali się w sobie, gdy on odbywał służbę wojskową w Bydgoszczy. Młoda para, przystojny on, ona piękna, zgrabna, blondynka. W 2005 roku przenieśli się na wyspę Jersey w Wielkiej Brytanii, gdzie zamieszkali u ojca Izabeli, który na wyspie przebywał już od kilku lat. W niedługim czasie wzięli na wyspie ślub cywilny, a wkrótce na świat przyszła ich córka, natomiast kilka lat później syn. Z rozmów z przyjaciółmi możemy dowiedzieć się, że małżonkowie byli bardzo zgrani na pierwszy rzut oka. Była natomiast jedna rzecz, co do której się nie zgadzali. Była taka jedna kwestia, mianowicie Izabela wiązała swoją przyszłość z wyspą. Chciała zostać tam na stałe, natomiast Damian bardzo chciał wrócić do Polski. Nie czuł się tam najlepiej. Damian pracował jako budowlaniec. Co ciekawe, tutaj źródła mówią troszkę inaczej, ponieważ jedno źródło wskazuje, że Damian strasznie się skarżył na pracę, skarżył się na traktowanie Polaków. Natomiast drugie źródło mówi o tym, że był bardzo, bardzo cenionym pracownikiem przez pracodawcę. Pracodawca bardzo mu ufał. Często brał nadgodziny, ogólnie bardzo dużo pracował. W każdym razie rodzina nie narzekała na brak pieniędzy. Tamtejsza Polonia miała o rodzinie bardzo dobre zdanie. O samym Damianie wypowiadali się w samych dobrych słowach. Nikt nie miał pojęcia i nikt nie spodziewał się, że za zamkniętymi drzwiami wszystko, ale to dosłownie wszystko, wygląda zupełnie inaczej. Wszystko miało się zmienić w czerwcu 2011 roku. Jak tłumaczył jego obrońca na sali sądowej, Izabela przyznała się wtedy do trwającego 2 miesiące romansu. Miała również grozić popełnieniem samobójstwa. Damian całkowicie się załamał. Zaczął pić. Ponoć spędził noc z inną kobietą. Do tego wszystkiego doszły problemy w Polsce, ponieważ Damian wpłacił dość znaczną sumę na konto dewelopera, która miała być sumą na poczet ich mieszkania. Z tego, co mi się udało wyczytać, budynki w ogóle nie zostały przez dewelopera wybudowane. Damian miał wrażenie, że wszystko wokół się wali. Zaczął też rozumieć, zaczął do niego dochodzić, że
że te plany powrotu do Polski, z którymi tak wiązał nadzieję, legły w gruzach i już prawdopodobnie nie uda mu się przekonać żony do powrotu. Te wszystkie problemy, które się nałożyły, nawarstwiły, sprawiły, że 19 czerwca Damian przedawkował leki uspokajające. Noc spędził w szpitalu, po czym wrócił do domu. Nie udzielono mu konsultacji lekarskiej, ani obserwacji psychiatrycznej. Przy późniejszym procesie dowiemy się też, że wtedy biegli ocenili tę sytuację jako chęć zwrócenia na siebie uwagi, a nie jako próba samobójcza. W jednym ze źródeł znalazłam też taką informację, jakoby Izabela zwróciła się o pomoc do organizacji, która zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, natomiast nie znalazło to żadnego oficjalnego potwierdzenia, ponieważ organizacja, tak jak sama stwierdziła, bardzo dba o prywatność osób, ofiar, które przychodzą do niej po pomoc, dlatego nigdzie tego nie odnotowują, ale kobieta, która tam pracuje i która miała rozmawiać z Izabelą, miała poświadczyć, że Izabela faktycznie się do nich zwróciła. Po próbie samobójczej Damiana rodzina podjęła decyzję o spędzeniu urlopu w Polsce. Być może miała to być próba ratowania ich związku, próba reanimacji ich małżeństwa. Jednak z relacji dowiadujemy się, że nic z tego nie wyszło. Feralnego dnia rodzina wróciła na wyspę i postanowiła urządzić grilla. Niedaleko odbywał się polski festyn, także atmosfera iściesielska. Izabela zaprosiła też do siebie przyjaciółkę Martę oraz jej córkę Julię. Gdzieś znalazłam nawet informację, że przyjaciółka Izabeli tego dnia znalazła u Izabeli schronienie, tak zwane schronienie po kłótni z mężem, ale jak było do końca, nie wiem, nie jest to potwierdzona informacja. Sąsiedzi zeznali, że wszystko wydawało się być w jak najlepszym porządku. Damian był widziany nawet przed domem, jak bawił się z synkiem. Dziewczynki razem również przez pewien czas bawiły się przed domem. Jednak w którymś momencie Izabela pokłóciła się z Damianem. Miał on również wcześniej wypić alkohol. Po alkoholu ponoć robił się bardzo agresywny. Izabela prosiła go, aby zajął się dziećmi w domu, jednak odkryła, że dzieci były same, a Damian w sumie nie wiadomo gdzie był. Niedługo potem rozpętało się prawdziwe piekło. Damian najpierw zaskoczył swojego teścia ciosem w kręgosłup. Według prokuratury zrobił to z pełną świadomością, z pełną premedytacją, ponieważ wiedział, że jego teść jest jedyną osobą, która mogłaby go powstrzymać przed kolejnymi atakami. Następnie serią dźgnięć zaatakował siedzącego w foteliku synka Kacpra. Córce Kindze, która obok bawiła się z koleżanką, wbił ostrze w ciało aż 16 razy. Tyle samo ciosów otrzymała mała Julia. Jej matka uciekła przed dom ranna. Na sam koniec została zaatakowana Iza, żona Damiana. Iza uciekła do łazienki i tam właśnie w tej łazience próbowała przez komórkę połączyć się z numerem alarmowym, jednak próbowała połączyć się z numerem 112, czyli z polskim numerem alarmowym. Stamtąd udało jej się uciec przez okno na podwórko, ale niestety Damian ją tam dopadł. Sąsiedzi usłyszeli tylko krzyki.
Mnóstwo sąsiadów wybiegło przed dom i no niejako byli świadkami tej ostatniej sceny zabójstwa Izy. No wyglądało to makabrycznie. Damian w tym czasie wrócił do domu i próbował się zabić. Rok po zabójstwie Sąd Królewski orzekł, że w chwili popełnienia czynu Damian był niepoczytalny, a tym samym uznano go winnym nieumyślnego spowodowania śmierci oraz ustalono, że cierpiał na bardzo ciężką depresję z objawami psychotycznymi. Oczywiście prokuratura nie zgadzała się z tym wyrokiem. Twierdziła twardo, że morderstwa te były zaplanowane z premedytacją. Warto tutaj też dodać, że Damian kilkukrotnie zmieniał swoją wersję zdarzeń i wersję tego, co tak naprawdę go pchnęło do popełnienia tak straszliwych zbrodni. Twierdził, że słyszał głosy już od jakiegoś czasu, że te głosy mówiły do niego z każdego miejsca, czy to z radia, czy to z telewizji. Natomiast za każdym razem na przesłuchaniach mówił, podawał inne ramy czasowe, kiedy to się zaczęło. Było widać, że tutaj policja nie miała żadnych wątpliwości, że coś kręci, coś po prostu kręci. Samo zachowanie Damiana w trakcie procesu było pozbawione jakichkolwiek emocji. Cały czas siedział ze spuszczoną głową, z zamkniętymi oczami. Więc kiedy sąd skazał go na 30 lat pozbawienia wolności, tak naprawdę nie zareagował wcale. Tego 1 marca 2018 roku Damian umiera w brytyjskim więzieniu, gdzie odsiadywał wyrok 30 lat pozbawienia wolności. Było to samobójstwo. Sprawa ta jest do dziś niesamowicie wstrząsającą sprawą. Jeśli mogę dodać trochę prywaty, ponieważ w zapowiedziach powiedziałam, że jakby od tej historii zaczęła się moja przygoda ze sprawami kryminalnymi. Tak też było, ponieważ już dobrych kilka lat temu, z tego co wiem, kanał Polsat Crime, który namiętnie nocami oglądałam, bardzo, bardzo dobrze przedstawił tę sprawę. Pamiętam, że byłam niesamowicie zszokowana, kiedy widziałam tę rekonstrukcję. To wszystko, pamiętam, że mi się to totalnie nie mieściło w głowie. Tym bardziej, że no, sama niedawno zostałam mamą po raz pierwszy i po prostu opis, kiedy ten dwuletni synek siedzi, bawi się tymi samochodzikami, a jego tata po prostu podchodzi i go dźga kilkanaście razy, zmieniając przy tym noże natężenie i kiedy to dziecko pada, to on nie przestaje i robi to dalej. I to po prostu było dla mnie tak wstrząsające, że ja nie mogłam spać po nocach, nie mogłam się na niczym skupić.
Wiedziałam, że jeżeli kiedykolwiek miałabym sama spróbować nagrać jakiś podcast, to wiedziałam, że ta sprawa będzie takim numerem jeden, od którego chciałabym zacząć. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego pierwszego podcastu. Wiem, nie jest idealnie, nie mam jeszcze super sprzętu, ale oczywiście mam zamiar go zakupić, mam zamiar się trochę pobawić. Także nie bijcie, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie kanał i zostawicie łapkę w górę, jak to mówi mój syn. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, pozdrawiam.